I zgodnie z życzeniem Andrzeja, spotkanie będzie odbywało się w ten sposób, że będziecie mogli zadawać pytania uprzejme oraz mniej uprzejme. Andrzej sobie ze wszystkimi poradzi. Tak, jeszcze ciągle wchodzą, tak, jest zawodowcem. Tak, jest pewne ryzyko, że za jakieś niegrzeczne pytania po prostu dam komuś w ryj. Taka ewentualność jest możliwa, ale na pewno nie za często. Zacząłem się szerzyć, nie wiem kto je lansował, podejrzewam lansowcy ten projekt, że gdyby nie gra, to ja bym nie zobaczył w życiu przekładu zachodniej Europy. Gówno, prawda. Wszystkie moje przekłady były dużo wcześniej niż gra. Wszystkie. I to gra wykorzystała moją popularność, a nie ja wykorzystałem popularność gry. Taka jest prawda. Druga sprawa. Gra narobiła mi mnóstwo smrodu i gówna. Przez to, że zaczęli mi zagraniczni wydawcy używać grafiki z gry na układki. No i ludzie odrzucali książkę, mówiąc, że to nie jest nowe, to jest game related, no nie? Typu książka napisana do gry. Czego w fantasy zwłaszcza mamy mnóstwo. Tak zwany game related, albo comics related, czy tam. Wszystko jedno, ale nie oryginalne. I fani w Europie zaczęli mi książkę odrzucać. Ja musiałem to toczyć tęgą wojnę, żeby udowadniać, kto był pierwszy, prawda? Mnóstwo. Chodzi mi o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka stara, o której może nie wszyscy wiedzą. Gra, która powstawała w 1997 roku, robiona przez Metropolis Software, ówcześnie zarządzana m.in. przez Adriana Chmielarza. Tak. No właśnie, bo to chyba wszyscy o tym zapomnieli, a nikt za bardzo o tym nigdy nie wspominał. To tak od czasu do czasu wypływa na światło dzienne. Może pan coś mógł powiedzieć o... Z nim mogę powiedzieć ogólnie, jak to nawet wyglądało. Tak jak cel projekt zaszczycił mnie ofiarowaniem mi wszystkich egzemplarzy kolejnych gry. Tak, od nie razu nie dostałem nic, nawet posadził w dupę. Nie usłyszałem. Już nie mówię o pieniądze. Czy ostatecznie gra się... Forkietny. Ostatecznie gra się nie ukazała, to jest chyba... No to nie wiem. To nawet mi nie żałuję. Ale ja jakoś odpuściłem sobie na przykład Martina cały cykl i dopiero się na niego rzuciłem. Miałem go na boczku leżąc, ale byłem zajęty innymi autorami. A mi taki przereklamowany się wydawał, bez przerwy nagrody dostawał. Co się to ukazał, wszystkie nagrody świata. I dopiero jak zobaczyłem pierwszy odcinek serialu, mówię, o cholera, trzeba to przeczytać. No i niestety przeczytałem, ale serial wyprzedził książkę, jak wiecie. Już się dzieją rzeczy, których w książce jeszcze nie było. Życzyłbyś sobie takiej adaptacji, jak adaptacja książek Martina? Tak. Pana zdaniem wyszło panu na dobre, mimo wszystko to, że gry wyszły, wliczając te wszystkie nieprzyjemności z nimi związane i... Trochę oczywiście, nie oszukujmy się, na pewno była jakaś grupa tak zwana czytelnicza, tak zwany target, prawda, który stał się targetem dopiero wtedy dla moich książek, dopiero wtedy, kiedy ktoś zagrał w grę i łudziło, bo znowu nie jest, kto zagrał w grę i nawet coś. A książka ma małe literki, tak czuło, ale na pewno był taki target, który po grze dopiero sięgnął po książkę. Umówmy się, że zgadzam się z tym, że taki był. Tyle, jak zacznę porównywać, jaki z kolei target odpadł w postaci tak, którzy powiedzieli, że nie będą czytać książek napisanych na podstawie gry, to nie wiem, czy nie będzie 50-50. To jest tylko pewne, że należy przyzwyczaić się do tego, żeby nie traktować wierzby płaczącej i groby jako coś dokładnie to samo, albo jedno będę wynikało z drugiego, albo będące dalszym ciągiem. To prawda, książka jest książką, literatura jest literaturą, gry, komiksy, są tylko i wyłącznie adaptacjami. Nie mogą prezentować w żaden sposób do tego, że są sequelami, prequelami, czy coś tak się dzieje. Myślę, że jak wpadnę na pomysł, a kto wie, czy nie wpadnę, że napiszę sequel do Wiedźmina żyjący się dużo, dużo później, po tym, co się skończyło, prawda, w Panie Jezioro. Już zabroni, mogę temu spać w kalosze. Nikt nawet zechce i napisze. Sądzicie, że ja się będę kierował tym, co było w grze? A cóż mnie to może odpowiedzieć? Ale mogę chłopie zapytać, prawda? Uczonego w piśmie zaparł, który tutaj
grę grało, ale niewiele takich osób znam. No, obracam się raczej wśród ludzi tym gier. Którą postać było panu najtrudniej zabić? Tak naprawdę, bo ja płakałam prawie na każdej śmierci i niech mi pan powie, że Redzis przeżył, proszę. A znaczy nie czekasz pan na co? No, do Martina mi daleko. Każdej śmierci to... No, bo tam się zapłacie na śmierć. Co już ktoś pada, prawda? A bo rękę mu ucinają, no psiakę. Jak ci odpowiedzieć? Już chyba mówiłem, że no nie jest tak, że ja rzucam trzema kostkami i potem porównuję z tabelą. Aha, rękę mu uciąć, prawda? Znowu rzut kostkami, a nogę mu złamać. Nie, ja mam rozplanowaną fabułę precyzyjnie, w związku z tym, zanim zacznę pisać, wiem, kto zginie kiedy. Nie to, że ktoś mi się przestał podobać, albo chcę kogoś wkurwić. Nie, po prostu to jest precyzyjnie zaplanowane. Podejrzewam, że Martin ma dokładnie to samo, że kiedyś z nim gadałem, to wiem. Tak, człowieku, mówi do mnie, fabuła jest fabuła. Zaplanowałem, że zaszkieletują Johna Snow i koniec, no. No ale w serial go, że wciąż się nie wiem, bo jeszcze nie ma. Czy kiedykolwiek skalał się pan z ciągnięciem jakiejś książki, muzyki, czegoś takiego? Ależ nigdy! Ach, Boże! Co skąd to pytanie? Nigdy, że... Co my stracić? Ach, no! Wódkę chleb, o Boże!